W mojej kolekcji zestawów LEGO mam już coraz więcej zestawów z serii LEGO Star Wars, co mnie oczywiście bardzo cieszy. No bo już tutaj zapełniłem całą półkę zestawami oraz minifigurkami z serii LEGO Star Wars. A tutaj mamy odrobinę zakurzonego brzeszczota. No i jeszcze gdzieś tam w oddali mam około 10 nieotwartych zestawów z tej serii. I coś czuję, że w przyszłym roku do mojej kolekcji zestawów LEGO dojdzie kolejne kilka setów z serii LEGO Star Wars. I w sumie nie ma co się dziwić, bo przynajmniej moim zdaniem na początku przyszłego roku otrzymamy z tej serii kilka naprawdę bardzo fajnych zestawów. Przyznam szczerze, że nie pamiętam, kiedy ostatnio otrzymaliśmy tak dobrego Microfightersa, bo 1 stycznia 2023 roku swoją premierę będzie miał statek kosmiczny Boba Fett. Jak na 85 elementów, to naprawdę ten Microfighters wypada fantastycznie. Bardzo podoba mi się, że jest dobrze zabudowany, naprawdę dobrze zabudowany. Nie ma za dużo jakichś takich po prostu otwartych przestrzeni. Dobrze to naprawdę wygląda. Co prawda już posiadam tą minifigurkę z zestawu Statek Kosmiczny Boba Fett, aczkolwiek wydaje mi się, że zakupię ten zestaw, bo wygląda naprawdę znakomicie. Cena katalogowa tego zestawu ma wynosić około 10 euro. Słuchajcie, jak ja uwielbiam Battle Packi. 1 stycznia 2023 roku, w sumie to wszystkie zestawy, które sobie omawiamy w tym materiale, będą miały swoją premierę 1 stycznia 2023 roku, otrzymamy Battle Pack z klonami z 501 Legionu. To jest oczywiście taki typowy Battle Pack, czyli mamy 4 minifigurki oraz konstrukcje. Jeśli chodzi o minifigurki, no to wiadomo, no tutaj minifigurki jakby są najważniejsze. Mamy jednego oficera, jednego specjalistę i dwóch ciężkich żołnierzy, a jeśli chodzi o konstrukcję, to otrzymujemy działo. Ten zestaw to jest oczywiście taki must have i podejrzewam, że wiele osób kupi kilka, a nawet i po kilkanaście sztuk tego zestawu i będą robili armię żołnierzy klonów. Zestaw ten składa się ze 119 elementów, a jego cena katalogowa ma wynosić 20 euro, czyli podejrzewam, że będzie to gdzieś około 100 zł katalogowo. W momencie, gdy nagrywam ten odcinek, czyli w czwartek, to jeszcze nie pojawiły się polskie ceny katalogowe tych zestawów. Kolejny zestaw jest z serii LEGO Brickheads Star Wars i przedstawia on Tuskena. No wyszedł naprawdę świetnie i myślę, że również zastanowię się nad tym zestawem, bo wygląda bardzo, bardzo fajnie. Set ten składa się ze 152 elementów, a jego cena katalogowa ma wynosić 10 euro. Na powrót tego zestawu trzeba było czekać, uwaga, 20 lat. Przed wami TIE Bomber. Tak wygląda najnowszy TIE Bomber, który swoją premierę będzie miał na początku przyszłego roku i składa się z 625 elementów, a teraz zrobimy sobie mały powrót do przeszłości i tak wygląda TIE Bomber z roku 2003. Tak w ogóle w 2003 roku to ja na świat przyszedłem, więc no leci ten czas, no ale wracając, TIE Bomber z roku 2003 jest pierwszym TIE Bomberem, jaki wyszedł z klocków LEGO i zestaw ten składa się z 230 elementów. Między tymi zestawami jest prawie 400 części różnicy, a moim zdaniem tego za bardzo nie widać. Ale jeśli chodzi o ten nowy TIE Bomber, to muszę przyznać, że naprawdę podoba mi się i jeśli trafi się na ten zestaw jakaś fajna promocja, to wydaje mi się, że zakupię ten zestaw. Poza tym zestaw ten zawiera 3 naprawdę dobre minifigurki, w tym oczywiście Dartha Vadera, więc to oczywiście też jest spory plus tego zestawu. A cena katalogowa tego zestawu ma wynosić 65 euro. Wszystko wskazuje na to, że 1 stycznia 2023 roku otrzymamy zaledwie 4 zestawy związane z serią LEGO Star Wars, ale w moim odczuciu są to naprawdę solidne zestawy. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, który z tych 4 zestawów najbardziej Wam się podoba, a dzisiaj przypinam serduszko osobom, które w sekcji komentarzy napiszą statek kosmiczny. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć! W sumie to by się przydało dokopać do tych zestawów z LEGO Star Wars. Czekajcie. A tutaj jest chyba X-Wing, tak. Tutaj mamy jeszcze jeden zestaw z LEGO Star Wars. Tam widzę w oddali jeszcze jeden. No, dobra. Jakoś to będzie.